Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad na to samo pole. Jestem za 10:07 już tutaj w terenie. Udało mi się wstać wcześniej, chociaż wczoraj długo siedziałem na kompie. Jest pierwszy fajny sygnał. Zielona monetka. Druga RP, jak widzę. Mniej zaklejona od tamtej, ale w miejscu powiem wam, że bardzo bliskim, bo tutaj jak pokazuję paluchem, tamta moneta była w tamtym miejscu, więc bliziutko. Możliwe, że ktoś tutaj pokupił te monety tak blisko i razem kiedyś były w jednej kieszeni. A rocznik zaraz zobaczymy. Może się uda teraz zobaczyć, chociaż momencik. No, teraz rocznika wam nie podam. Drugi sygnał, który nie jest śmieciem. Kawałek kuseczki. A teraz taki kawałeczek ołowiu. Widzę, że ktoś tutaj na polu motor remontował. Świeca mu wypadła. Pewnie od WS-ki. O, proszę bardzo. Kawałek zapalnika. Pierwszy tutaj pod Lublinem. Jednak militarka też tu wychodzi. Rzadziej. Jak tam, gdzie zawsze jeżdżę. Czyli Chorodło i okolice. Ale może tutaj jakieś inne rodzaje zapalników będą wychodziły. Kolekcja się poszerzy. No. Taki ciekawy. Chyba takiego nawet nie mam. Szkoda, że niekompletny, tylko jeden pierścień. Piękny grudniowy dzień. I taki grzybek wyszedł, proszę bardzo. No, trochę waży. Fajnie, bo tutaj troszeczkę inny rejon jest i inne zapalniki wychodzą, których nie posiadam. Fajnie, kolekcja się troszeczkę powiększy. Jest łuseczka, a teraz taka wielka nakrętka z kawałkiem śruby w środku i wyszła kuleczka od szrapnela. Jestem już w domu. Jak widzicie, za dużo tych fantów nie ma, ale kilka ciekawych udało się wykopać, oprócz tej torby śmieci, jaka była jak zwykle na wykopkach. Taki pierścień od jakiegoś zapalnika. Nie mam na pewno takiego, więc powiększy moją kolekcję. Taki grzybek. Nie no, śmieję się, wiadomo, że to jakiś zapalnik jest. Muszę sprawdzić sobie w necie, w wolnej chwili, co to za zapalniczek. Jak się wezmę za oczyszczenie jego, takie konkretniejsze. Dobra, kawałeczek łuseczki, tutaj prawie cała łuseczka. Kuleczka ze szrapnela. To jest dosyć ciekawa rzecz. Taki kawałeczek ołowiu. Ale co on tam robił na tej górze, to nie mam pojęcia. I dwa grosze z drugiej RP, rocznik. Nie jestem w stanie rozszyfrować na tej monecie, bo bardzo dużo patyny jest. Coś tam widać, ale nie będę tak strzelał. 31 rok. 31, 34, ale jest monetka. Takie to wyjazdy tutaj pod Lublinem, tutaj na tych działeczkach, na które mam pozwolenia, to za dużo fantów nie wychodzi, ale no, trzeba chodzić, żeby w końcu coś fajnego trafić. Kwestia czasu. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, mówił do was Grosik. Cześć!